Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium, czy tam specjalnego, bo to jest okręt dostępny za stal. Od dosyć dawna zastanawiałem się co wybrać, czy wybrać Plimufa, czy wybrać Austin'a czy Ostina jak tam kto woli i decyzja zapadła taka, że właśnie brytyjski okręt trafił do mnie do portu i tutaj w tym materiale powiem wam dlaczego ja tak zrobiłem bo oba to są krążowniki lekkie, ja takie okręty bardzo lubię w związku z czym też pewnie wiele osób mi zarzuci, że ta recenzja jest taka mocno no, nieobiektywna bo ja po prostu na tych okrętach się znam wiem jak nimi grać, żeby wycisnąć spore wyniki i jak dużo w bitwie zrobić także może to też może nieco wypaczyć i wcale nie neguję, że tak będzie więc tak, jeżeli chodzi o okręt moi drodzy, to jest taka wariacja na temat Edenburga, może Neptuna, bo tu mamy uzbrojenie, mamy cztery wieże z czterema działami kaliber 152 mm, ale to nie są te same działa, które mamy na minotaurze, w związku z czym mamy tutaj nieco gorszą penetrację, ale za to pociski mają większą prędkość wylotową, są też lżejsze, chyba nieco, o ile pamiętam. W związku z czym aż tak dużych wyprzedzeń nie musimy brać, jeżeli strzelamy na duże odległości. Jak widzicie na minimapce, mam tu zainstalowany na ostatnim slocie moduł na zasięg i ten zasięg wynosi w tym momencie 17,7 km. Bazowo tutaj mamy zasięgu 15,3, no i ja uważam, że to jest dosyć skromnie, jak na okręt, który stoi w dymie. No, na że mamy niewiele więcej, bo tam jest 15,8 czy 15,6, coś w tych granicach ale tam mam założony o dziwo reload, no ale ten wydaje mi się trochę bardziej kobylasty i no te wieże kręcą się wolno i musimy dosyć mocno się ustawić burton do przeciwnika, żeby całej naszej artylerii używać, to jest niewątpliwy minus. Reload oczywiście nieco balansuje tutaj nam to, co się dzieje z ilością artylerii. Mamy tych dział 16, w związku z czym przeładowanie wynosi tutaj bazowo, podkreślam bazowo, 6,5 sekundy. Jest to jakiś balans tam, powiedzmy, no nie będziemy tutaj tak pluli stalą, jak to robi Minotaur w 3,2 sekundy, czy nawet niżej. No przy takim przeładowaniu i takiej ilości działu potrafią wchodzić salwy po 9 tysięcy nieraz, ale takie 4-5 tysięcy to jest raczej reguła. Widzicie, że dosyć spory asortyment mamy tutaj, jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne. I to jest w zasadzie, moi drodzy, dla mnie takie idealne połączenie brytyjskich, krążowników, bo tam wi wiadomo, że od ósemki mamy do wyboru albo dym, albo radar. Z tym, że tamten radar jest dłuższy, bo na Minotaurze radar ma zasięgu 10 km. a tutaj osiągamy kilometrów 9. Ale nie musimy wybierać tutaj, czy chcemy mieć na pokładzie zamontowany jeszcze dym, czy nie. Po prostu go mamy i tyle. Mamy również hydro i naprawkę, mamy uzbrojenie torpedowe, ale już tutaj nieco troszeczkę okrojone w porównaniu z tym, co mamy do, do obejrzenia na Minotaurze. To są te same torpedy, które mamy właśnie na drzewkowej dziesiątce. O takim samym zasięgu, o takim samym damage'u, o wszystkich parametrach identycznych, ale mamy ich tylko na burtę sztuk 4. Także to dosyć poważnie ogranicza możliwości jakichś tam. Karkołomnych rajdów, mimo tego, że to jest ponad 16 tysięcy, no to może czasami nie wystarczyć po prostu alfy, żeby zatopić jakiś stojący dziobem pancernik. O ile oczywiście przeżyjemy od niego salwę, bo przypominam, już po raz kolejny to jest krążownik lekki, w związku z czym on będzie dostawał potężne buły. Naprawka pozwoli nam nieco tutaj wydłużyć żywotność tego okrętu. Ja mam na tym okręcie zamontowanego Andrew Cunninghama, o ile dobrze wymawiam nazwisko, myślę, że ok. Ten sam kapitan obsługuje u mnie również minotaura. I ja tutaj bardzo często bazuję na tym, że właśnie zrobię sobie dwa faragi, mam jedną naprawkę więcej, jeden dym czy jeden radar. Tutaj w tym przypadku będzie tego wszystkiego razem o jeden więcej. Na minotaurze już byłby to jeden dym plus napraweczka. Co więcej, dlaczego wybrałem ten okręt, a nie Ostina czy tam Austina? Powiem Wam, że ja jestem raczej typem osoby, która bardzo malutko gra dywizjonów. Może to jest błąd, ale jednak tak jest a wydaje mi się, że ten okręt jest nieco bardziej samodzielny. Oczywiście jest zależny od drużyny w tym względzie, że potrzebujemy spota, więc musimy mieć na uwadze to, że pozycje, które zajmujemy muszą być dobrane tak, żebyśmy mogli sobie po prostu widzieć przeciwnika, którego spotuje nasza drużyna. W związku z czym nie ma co za bardzo iść do przodu, bo jeżeli siedemimy, to jesteśmy niewidomi, przepływa jakiś 12-kilometrowy radar, dwa, trzy okręty za nas fokusują i jest port, także to jest niewątpliwy aspekt gry tymi okrętami. Nad Ostinem się zastanawiałem, to jest też bardzo satysfakcjonujący i bardzo fajny do gry okręt, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że on bazuje w zasadzie na buście do przeładowania głównej artylerii i na większość demađu, jaką będziemy stukać, to będzie właśnie w czasie trwania działania tego materiału, materiału eksploatacyjnego, zwłaszcza, że on jest nielimitowany. W związku z czym kwestia tylko oczekiwania na przeładowanie, możemy dalej pluć. Czy ja dobrze widzę? Tu się pokazał ten, zwróćcie uwagę, ta luneta jest pokazana, jak się przechodzi na przybliżenie, zaraz zobaczymy na czymś większym. A, celownik pokazuje, to już jakiś plus. Nie, całość pokazuje, no to spoko, to spoko. Nieco poprawia to odbiór oglądanego replaya, bo wiele osób się pytało często o to, jak zrobić taki celownik na potórkach, czyli po prostu nic nie miałem. A to by po prostu to jak działały powtórki w wos po prostu nie wyświetlały celownika, nie wyświetlały tej obramówki peryskopowej czy tam jakiejś tam i mieliśmy tylko goły, gołe przybliżenie. Ostatnio na tym okręcie troszeczkę grałem słabo, bo chciałem pocisnąć jakąś naprawdę fajną bitwę, żeby Wam to pokazać. To jest bitwa, którą zagrałem na koncie prasowym, także będziecie widzieli, pewnie inny nick będę kogoś fragował. I powiem Wam, że jeżeli tym okrętem się gra w miarę ostrożnie, nie pcha się za bardzo do przodu. Tak jak już Wam wspomniałem, że musimy zarządzać spotem i to jest nasze główne zadanie w tych bitwach, bo demenc to już się będzie robił praktycznie sam. No to będziemy w stanie kręcić tutaj fajne wyniki. Oczywiście mamy radar, w związku z czym radar mamy 9 km, wymaksowana wykrywalność okrętu wynosi 9,2 także. Jeżeli nie odpalamy tego radaru od razu po naszym wykryciu, tylko damy przeciwnikowi chwilę, żeby wpłynął w, naszego, w zasięg tego radaru, bo te 200 metrów trzeba jednak odczekać, no to mamy w większości przypadków pewność, że wykryjemy taki niszczyciel. Niewątpliwą zaletą w porównaniu z minotaurem jest to, że jak ustawieni jesteśmy do przeciwnika dziobem, do jakiegoś tam krążownika, bo pancernik to pewnie nas i tak zovermaczuje. No to możemy sobie strzelać z dział sztuk 8, a na minotaurze że mamy do dyspozycji tylko 4, to jest zasadnicza różnica. Przy czym no, reload oczywiście dochodzi. Tam mamy 3,2 bazowo, tu mamy 6,5, no, ale myślę, że to się jakoś tam równoważy. Widzicie, wystrzeliłem, znikam przez chwilę, jeszcze myślałem, że może jakiś dedek jest blisko, bo tutaj wykrywalność po wystrzale z dymu wynosi 5,5 km, o ile dobrze pamiętam, bo w tej chwili nie mam podglądu. Parametry okrętu szczegółowe, kapitana i moduły ulepszenia pokażę Wam na koniec bitwy, żeby już tutaj nie przechodzić do jakichś tam innych ekranów, pokazywać czegoś innego, także na razie sobie tutaj poczekamy. Ten okręt jest praktycznie, jeżeli nie liczyć spota, samowystarczalny. On ma i torpedy, ma i radar, ma i hydro, ma i dym, ma całkiem przyzwoitą naprawkę, która jest w stanie przywrócić nam sporo tego HP. I wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy gramy dużo sami, to będzie lepszy wybór. Plimów jest już nieco bardziej, przepraszam, Ostin jest nieco bardziej sytuacyjny. Ja ten okręt również bardzo lubię i naprawdę gorąco go polecam, ale tam już przeciwnik musi nam trochę grać na rękę, żebyśmy byli w stanie zrobić fajną bitwę, bo tutaj nie wystarczy po prostu zająć dobrej pozycji i strzelać, bo na Ostinie mamy bazowo 7, chyba sekund przeładowania, 7,5, coś, coś w tych granicach jest, także musimy dosyć długo czekać na reload. Jeżeli chodzi o amunicję, to tutaj mamy tylko przeciwpancerne. Na Ostinie mamy Obeczki i Sapy, także tam jest nieco większa różnorodność. No ale jak zapewnię kogoś burtą, o, spójrzcie, teraz się robi wesoło, bo tu na 6 i 6 jest Z23 i tam jest Gearing. Radar trwa oś 58 sekund w full opcji. Ta, ta bitwa była nagrywana chyba jeszcze z radarem nieco krótszym, bo widzicie, że aż tak długo nie trwa. Płyną sobie torpedy, Gearing widzę za bardzo, tutaj nie odkręca. Będziemy teraz spaziować drugiego. Mamy Lenina na blisko, także robi się tutaj dosyć niebezpieczna sytuacja. Ale salwy wchodzą naprawdę potężne w te okręty. Udało się tutaj wyminąć większość ostrzałów, która przyleciała ze strony tych pancerników. Cztery okręty celują do mnie, od razu napraweczka idzie. No oczywiście ruszanie z miejsca jest takie typowo brytyjskie, bardzo szybko się rozpędzamy, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że będziemy hamować już nieco wolniej niestety. Jak widzicie udało się przeżyć tutaj spotkanie w zasadzie z trzema pancernikami i o tym jeszcze Georgia Liznęła i ze Smoleńskiem. Bardzo szybko zrobiły się trzy fragi i przybyło po jednym materiale eksploatacyjnym. Kiedyś myślałem o tym, że mechanika ma wrzucić właśnie na Tandera albo na Konkwerora. Na Konkwerora bardziej na Goliata, bo na Thundere, że raczej. No, obeki to nie jest moja główna amunicja. To jest amunicja w zależności od sytuacji. Spójrzcie teraz Smoleńsk wykryty przez Hydro. Wchodzi 13 tysięcy z jednej salwy pod dosyć sporym kątem. No i zaraz chyba Smoleńsk też się przerzuci na Pepance i będzie mnie tu kąsał. Nie, za głupio zrobił. Że to była formalność. No, i dymimy się, mamy dwa pancerniki na blisko. Frak numer 4. I spójrzcie, tam sobie z tyłu pływa Yoshino, pływa sobie run. Tu mamy dwa dedeczki, które będą nam przeciwnika spotować. A naszym zadaniem w zasadzie jest teraz tylko nie dać się wyciągnąć z dymu na jakimś tam blind shotem i trzymać na uwadze to, na jaką odległość podchodzą okręty przeciwnika, żeby nie dać się wyświecić po wystrzale z dymu. I wystarczy po prostu dobierać cele i klepać damage. To jest cała nasza robota. Wydaje mi się, że ten okręt byłby dobrym wyborem, gdyby grać rankingówki na tierze 10, bo on ma w zasadzie wszystko, co jest potrzebne, żeby robić w tych bitwach całkiem sporo. I gdyby mnie ktoś zapytał, jaką ocenę bym dał temu okrętowi tak od zera... O, widzicie, 5,5 ,5 już mnie Lenin wykrył. Mamy krakena i jesteśmy teraz w walce z Leninem, który całe szczęście do nas nie patrzy. Nie wiem, czy ja tu czekałem. Nie, nie czekałem na ucieczkę, po prostu dałem, dałem sobie naprawkę i będę jolował, chyba tutaj. Nie pamiętam już tej bitwy dokładnie. Tam jest Georgia, to jest problem. I ta Georgia mnie chyba tutaj o, dosyć mocno skrzywdziła. Starczyło konta tutaj na torpedy, chyba starczyło? Starczyło, no. No i to jest ostatnia moja salwa w tej bitwie. No ale co swoje ugrałem, to ugrałem. No, mamy fragów sztuk 6 bezwartościowe póki co osiągnięcia prawie 200 tysięcy także ten okręt jest naprawdę w moich rękach jest naprawdę samowystarczalny o ile mam spota od drużyny i mam w co strzelać oczywiście trzeba pamiętać o tym żeby za bardzo do przodu nie iść, bo jak się zadymimy to jesteśmy niewidomi oczywiście mamy radar który nam nieco zupełnie ratuje, ale nie na długo i tak teraz sobie przejdziemy moi drodzy do tego jak ten okręt jest przygotowany do bitwy A wygląda to następująco, jeżeli chodzi o ulepszenia. Na pierwszym slocie przeżywalność głównej artylerii uzbrojenia torpedowego. Mamy tylko jedno wyrzutnię, która może nam w skrajnych sytuacjach uratować dupę, bo puścimy te torpedy pojedynczo, także warto to szanować. Mamy na drugim slocie wydłużenie czasu działania radaru. Na trzecim obrót wierz, bo te wieże się nie kręcą się tak jak na minutę, tylko nieco wolniej. Slot czwarty to jest ograniczenie czasu działania pożarów i zalań. Piąty kamo, standardowo. Szósty to jest zasięg. Można tu właśnie się pokusić o zamontowanie jeszcze przeładowania, bo w tym momencie mamy reload tutaj. Aha, bo to, to mi pokazuje z tym perkiem. O. Mamy reload 6,5 sekundy. Myślałem, że 7. 6,5 sekundy mamy tutaj. Jeżeli wykryjemy kogoś w zasięgu mniejszym, no to wtedy robi nam się 6. Można tutaj dać sobie jeszcze to przeładowanie, i wtedy bazowo schodzimy na jaki. Reload 5.7. Także to już by było ok. Z tym perkiem schodzimy na 5.2. Także spoko. Ale wydaje mi się, że zasięg jeszcze bardziej pozwala tym okrętowi być niezależnym, bo nie musimy podchodzić aż tak blisko, żeby robić sobie sensowny damage, bo te pociski naprawdę robią dużo. I tak. Radar w takiej konfiguracji, jeszcze perki mówimy sobie. Perki mamy tak. Mamy last stand Ekspert AA, cel priorytetowy, wydłużenie działania materiałów eksploatacyjnych, adrenalina, nadzorca, kamuflaż oraz ten perk, który po wykryciu okrętu w naszym zasięgu wykrywalności skrasa nam przeładowanie. Także ta wartość, którą tutaj podaje nam WOWS FT, jest zaniżona o te właśnie 8%, przepraszam, 8, nie 10%. I tak, Sigma 205, zasięg. To jest w tym przypadku 17.7, tak jak wam pokazywałem w, w bitwie. Torpedki to jest identycznie to, co mamy na Minotaurze. E, manewrowość 31,5, prędkość maksymalna. Oczywiście możemy tutaj dołożyć jeszcze szmaty, ale wiadomo, że szmaty to ostatnio cenny materiał, także można aż tak tutaj tym, tym nie szastać. Punkty wytrzymałości 41 tysięcy. To jest chyba więcej niż Minotaur, ale nie chcę mi się już teraz porównywać. No i radar nam trwa w takiej konfiguracji, moi drodzy, z perkami i z ulepszeniami 8 nie, przepraszam, 53 prawie sekundy. Także to jest spoko. Mamy cztery dymy, 4 radary, 4 razy hydro. I naprawek sztuk mamy ile, nie wiem, bo mi się tu nie wyświetla. A nie, te 4. OK, no to wszystko wiadomo. Także tak jest okręt przygotowany do bitwy. Jeżeli miałbym tu jeszcze zamontować jakieś tam. O, takie rzeczy. No to wtedy hydro nam jeszcze wydłuża czas działania, dym wydłuża czas działania, prędkość okrętów wzrasta i takie tam inne rzeczy. Jeszcze chciałem takim słowem zakończenia dać temu okrętowi ocenę. Mówiłem na początku, że pewnie będzie niemiarodajna i daję mu 9 na 10. Gdybym mu dał dychę, to musiałbym mieć jeszcze jedno wyrzutnie na stronę na burtach i nieco los. losy. już totalnie OP, ale byłby 10 na 10. Teraz jest 9. Bardzo dobry okręt, gorąco polecam. Jak ktoś lubi lekkie krążki dostania w dymie, warto wziąć. I Jeszcze taka dygresja, bo tam ostatnio w komentarzach na YouTube zrobiła się bitwa. Jak opublikowałem jeden film, to były w komentarze na temat tego, że ja powiedziałem, że World of Warships nie jest grą Pay to Win, ktoś tam mi tłumaczy, że jednak jest. Potem jak powiedziałem, że będzie trzeba kupować kamuflaże, które dają wymierne korzyści, żeby je mieć za pieniążki i że to jest lekkie Pay to Win, to mi tłumaczą w komentarzach, że jednak nie jest. Także taka tutaj mała dygresja nie dogodzi. Także z mojej strony wszystko 9 na 10. Polecam okręt. Do usłyszenia, cześć i na razie.